Co by było, gdybyśmy powiedzieli ci, że wszystko, co myślałeś, że wiesz o czasie, jest wielkim kłamstwem? Co jeśli kalendarz, jaki znamy, jest tylko iluzją zaprojektowaną w celu oddzielenia nas od naszego duchowego ja i prawdziwego rytmu wszechświata? Wtedy dotarlibyśmy do sedna niesamowitej teorii, która krąży w internecie. Zgodnie z nią, ludzie i kosmos żyli kiedyś w doskonałej harmonii, w której cykle Księżyca, Słońca i Gwiazd determinowały całą naszą egzystencję. Jednak na przestrzeni wieków prawdziwa natura czasu została zniekształcona przez religijne i polityczne moce, które mają na celu manipulowanie nami wszystkimi. Ale na szczęście jest książka, która może rozerwać zasłonę, która została rzucona na czas i poprowadzić nas prosto z powrotem do oświecającej prawdy. Przynajmniej tak uważa alternatywna strona. Ale jaką wiedzę naprawdę skrywa Biblia Króla Jakuba z 1975? Czy może być tak, że wszyscy byliśmy zbiorowo oszukiwani przez wieki, czy może lepiej nie gubić się zbytnio w tych dzikich spekulacjach? Są pewne rzeczy, które są tak banalne, że nasza dyskusja na ich temat jest zbędna. Bo bądźmy szczerzy, któż poważnie wątpiłby w fakt, że rok ma 12 miesięcy? Jak to często jednak bywa, odpowiedź w tym przypadku brzmi – internet. Tak więc jeden lub dwóch uważnych użytkowników mogło już zdać sobie sprawę, że możemy śmiało wyrzucić nasze kalendarze do kosza. W końcu koncepcja czasu została celowo oderwana jakiś czas temu, aby pozbawić nas naszych duchowych korzeni i uczynić zbiorowo potulnymi. Jak dotąd tak szalone. A jednak być może nie powinniśmy sobie tego tak ułatwiać i odrzucać teorii kłamstwa czasu od ręki jako nonsensu. Zamiast tego przyjrzyjmy się argumentom przedstawionym przez zwolenników tej nieortodoksyjnej teorii i temu, co przeciwna strona ma do powiedzenia w odpowiedzi na te pytania. Jak wspomnieliśmy na początku, Biblia Króla Jakuba z 1975 roku jest uważana za najważniejsze źródło wiedzy, ale czym ona właściwie jest? Czym to wydanie Pisma Świętego różni się od innych i jaką przełomową prawdę zawiera? Zgodnie z tą wersją Biblii, pierwszym miesiącem roku pierwotnie nie był styczeń, lecz marzec. Co więcej, tydzień nie zaczynał się od poniedziałku, lecz od niedzieli. Ale co chyba najbardziej zaskakujące, to fakt, że rok składa się nie z 12, lecz z 13 miesięcy. To wszystko wydaje się być naprawdę zdumiewającym, prawda? To oczywiście zależy przede wszystkim od tego, kogo się zapyta. Podczas gdy tzw. rekreacyjni badacze Biblii tego świata czasami euforycznie trzymają przed kamerą odpowiedni harmonogram z Biblii Króla Jakuba, obóz konserwatywny wskazuje, że to po prostu kalendarz żydowski. A jako kalendarz księżycowy może on również obejmować 13 miesięcy księżycowych. W rzeczywistości ma to miejsce w latach przestępnych, które trwają 366 dni i służą jako korekta roku słonecznego. A fakt, że żydowskie dni powszednie zaczynają się od niedzieli, również nie jest dobrze strzeżoną tajemnicą, lecz wiedzą, która jest otwarcie dostępna od tysięcy lat. Kto zmienił czas? Jak widzimy, 13-miesięczny rok można dość szybko obalić. Jednak, jak powszechnie wiadomo, kalendarz żydowski nie jest najpopularniejszym systemem lat używanym na świecie. Ten zaszczyt przypada kalendarzowi gregoriańskiemu. Uchwalony w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII, który nadał mu nazwę, kalendarz ten zreformował kalendarz juliański w celu dostosowania roku kalendarzowego do roku słonecznego. Kalendarz juliański wprowadził Juliusz Cezar w 45 roku przed naszą erą. Chociaż rok kalendarzowy rozpoczynał się w różnym czasie w zależności od regionu, kalendarz rzymski tradycyjnie rozpoczynał się 1 marca. W starożytnym Rzymie był to również dzień, w którym zapalano święty ogień w świątyni Westy, w centralnym sanktuarium Rzymu, ale po tym jak rzymscy konsulowie, to tak naprawdę liczba mnoga od konsula, przenieśli swoją inaugurację na 1 stycznia, data ta ostatecznie stała się nowym początkiem roku. A jednak oryginalny marcowy początek nadal można zobaczyć w kalendarzu gregoriańskim. W końcu nazwy miesięcy od września do grudnia oznaczają nic innego jak od 7 do 10 miesiąca. Z czysto technicznego punktu widzenia kalendarz gregoriański jest opóźniony o całe 27 sekund w stosunku do roku słonecznego. Sumuje się to do całego dnia w ciągu ponad 3230 lat. W kalendarzu juliańskim miało to miejsce już po 128 latach. I tak się składa, że jesteśmy teraz 13 dni przed kalendarzem juliańskim. Jak dotąd wszystko to brzmi bardzo prawdopodobnie, ale co jeśli zmiana kalendarza nie była oparta na praktyczności?
Albo raczej, jak podejrzewa obóz alternatywy, chodzi o chęć pogrążenia naszej duchowej natury w chaosie. Faktem jest, że kalendarz żydowski nie jest jedynym, który ma 13 miesięcy. Inne starożytne ludy, takie jak Egipcjanie czy Babilończycy, również czasami używały takiego systemu lat. I chociaż miesiące kalendarza księżycowego zawsze zaczynały się od nowiu księżyca i trwały około 29,5 dnia każdy, to w rezultacie rok liczył około 354 dni. Jak wspomniano, kalendarz księżycowy był od czasu do czasu przedłużany o 13 miesiąc, by zrównać się z rokiem słonecznym, ale tak naprawdę nie było to praktyczne dostosowanie, ale wyraz głębokiego związku z kosmosem. Różne fazy Księżyca były postrzegane jako symbol wiecznego cyklu życia. Podobnie jak życie, Księżyc również podlegał ciągłym zmianom narodzin, wzrostu, rozpadu i odrodzenia. Co więcej, mówi się, że każda faza Księżyca ma swoje unikalne energie, które wpływają na ludzi w ich naturalnym i duchowym bycie na różne sposoby. Kalendarz kluczem do ludzkiej natury? W tym kontekście wprowadzenie kalendarza juliańskiego nie było tylko nowym systemem liczenia, ale głębokim wtargnięciem w ludzkie rozumienie i doświadczanie czasu. W końcu nowy kalendarz z 12 miesiącami i średnią 365 i ćwierci dnia był odtąd zorientowany na Słońce. A tam, gdzie harmonia z cyklami księżycowymi należała już do przeszłości, droga do uczynienia kalendarza codziennym narzędziem była jasna. W konsekwencji Rzymianie wtłoczyli rozumienie czasu w jakiś nienaturalny gorset, który służył kontroli i organizacji. Kalendarz księżycowy ze zmienną liczbą miesięcy, a zatem praktycznie zawsze w ruchu, wydawał się być po prostu zbyt nieprzewidywalny, aby rzymscy władcy mogli zbiorowo i niezawodnie kierować losami imperium. W ten sposób porządek polityczny i społeczny został również ustanowiony w kategoriach kalendarza, ale jednocześnie krok ten odciął człowieka od natury, która wskazywała mu drogę przez tysiące lat. Wraz ze zniknięciem kalendarza księżycowego, a więc alternatywnego poglądu, światopogląd również uległ fundamentalnej zmianie. Podczas gdy życie i czas były wcześniej rozumiane jako wiecznie powtarzające się cykle oparte na fazach księżyca, czas wydawał się czymś liniowym. W konsekwencji cykliczny charakter czasu również został utracony, a czas był rozumiany jedynie jako sekwencja wydarzeń, które poruszały się w jednym kierunku – z przeszłości w przyszłość. Intuicyjne zasady duchowe i naturalne rytmy musiały ustąpić miejsca sztywnym strukturom narzuconym przez elity polityczne i religijne. Ale w jaki sposób to zniekształcenie rozumienia czasu wpłynęło na życie ludzi? W naszym nowoczesnym społeczeństwie kalendarz nie jest niczym więcej niż praktycznym narzędziem do liczenia dni i miesięcy, ale nie zawsze tak było. W rzeczywistości kosmiczne cykle odgrywały ważną rolę w życiu ludzi jeszcze przed wynalezieniem samego słowa kalendarz. Wiele starożytnych kultur łączyło swoje życie bezpośrednio z cyklami natury. Obserwowali ruchy księżyca i gwiazd, aby zintegrować zdobytą od nich wiedzę z codziennym życiem. W tym kontekście kalendarze oparte na tej wiedzy nie były bynajmniej tylko sposobem na odliczanie dni, były kluczem do rzeczywistości. Na przykład nów księżyca był postrzegany jako nowy początek, podczas gdy płonąca pełnia księżyca była niczym ryczący punkt kulminacyjny, który był obchodzony w wielkim stylu. Z drugiej strony smukły półksiężyc ubywającego księżyca skłaniał ludzi do refleksji, odpuszczenia i przygotowania się na nowy cykl. Pozostałe tysiące formacji na firmamencie również miały bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Jednak jak powszechnie wiadomo, konstelacje niebieskie w różnych regionach świata nie zawsze są takie same. I podczas gdy nasi odlegli przodkowie nadal mieli kalendarze, które były dostosowane do indywidualnej kosmicznej dynamiki ich ojczyzny, większość dzisiejszego świata używa tego samego systemu. Festiwale, rytuały i ceremonie, które niegdyś były precyzyjnie dostosowane do faz księżyca, zostały coraz bardziej odsunięte na dalszy plan wraz z wprowadzeniem juliańskiego kalendarza słonecznego, a wraz z nim związek ludzkości z naturalnym rytmem kosmosu. Mówiąc bardziej drastycznie, obóz sceptyczny jest przekonany, że nasz kalendarz został celowo zaprojektowany tak, aby był błędny lub nienaturalny, aby coraz bardziej oddalać nas od świętego kalendarza. Załóżmy na chwilę, że naprawdę tak jest. Jak w tym kontekście moglibyśmy powrócić do kosmicznej harmonii? Czy powinniśmy po prostu wyrzucić kalendarz gregoriański i zamiast tego zwrócić się ku regionalnym, kulturowym kalendarzom? Złośliwi twierdzą, że nie jesteśmy nawet w stanie pozbyć się corocznej zmiany czasu.
I rzeczywiście w obecnej sytuacji jest, delikatnie mówiąc, mało prawdopodobnym, abyśmy pożegnali się z naszym obecnym systemem kalendarzowym w dającej się przewidzieć przyszłości. A jednak wciąż jest nadzieja, bo jeśli czas naprawdę jest cyklem, to może pewnego dnia ponownie wejdziemy w fazę, w której na nowo odkryjemy nasze duchowe ja. Ale zanim to nastąpi, jest faza, w której mamy nadzieję, że sam znajdziesz drogę do naszego kanału. Kliknij przycisk polubienia i subskrypcji, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu u nas. Do zobaczenia wkrótce!